Uf, gorąco. Chronię się od słońca w te upalne dni. Podobnie zresztą jak mój przyjaciel i coachini Miś Sany. Miś Sany, kiedy zobaczył mnie dzisiaj w tej koszulce, powiedział: zwariowałeś? Zamierzasz tak wyjść i pokazać się ludziom? Co w tym dziwnego? Jesteśmy w Turcji, więc zakładam turecką koszulkę. Lubię ten kraj. Miś nie poczuł się przekonany. Zresztą stwierdził potem przy śniadaniu, że co prawda nieźle się tutaj bawi. Trochę za gorąco jak na jego futerko, ale czuje się nie najlepiej. Pytam, z jakiego powodu? No, jestem trochę samotny, może wyobcowany, powiedział Miś. A masz ochotę, Misiu, na krótką informację zwrotną? Spytałem. Miś przystał i z zaciekawieniem spojrzał na mnie. No więc jesteśmy tu już kilka dni i zauważyłem, że bardzo często przyglądasz się z ciekawością innym ludziom, a potem mówisz: o, ciekawe, co te Arabusy wypiją. No, może alkohol. Albo, no, ciekawe, czy są w stanie wypić tyle, co Ruscy. A potem, kiedy przechodzą obok inne postaci, mówi: o, Chiniole też tu przyjechali. I wreszcie Miś powiada: Arabusy, pastowani, skośnoocy. Być może dlatego czujesz się nieco wyobcowany, Misiu, bo na wszystkich patrzysz ze zdziwieniem i wymieniasz bardzo wiele ocen. Zastanawiam się, jak byś się czuł, gdyby ktoś usiadł obok ciebie przy stoliku i powiedział: o, jeszcze czego, nawet pluszaki tutaj przyjechały na urlop. Co sobie bierzesz z mojej informacji zwrotnej? Spytałem Misia. Miś spojrzał na mnie, zamyślił się i powiedział: o, pewnie ci chodzi o magiczne słowo tolerancja. Rzeczywiście, często o niej zapominam. Czy masz, Misiu, ochotę na jeszcze jedną krótką historię oprócz informacji zwrotnej? Miś przytaknął i stwierdził, że bardzo lubi moje historie. A zatem powiedziałem mu historię o mistrzu Chuang Tzu, który pewnego razu został zaproszony do wielkiego cesarza północy. Po ceremoniach powitania cesarz powiedział: mistrzu, wezwałem cię tu po to, żebyś nauczył mnie, jak ma wprowadzać w życie słowo sprawiedliwość. Na co Chuang Tzu podrapał się po głowie i powiedział: wielki cesarzu, z chwilą, kiedy wypowiedziałeś sprawiedliwość, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy tylko pomyślałeś o tym słowie, w całym twoim cesarstwie zabrakło sprawiedliwości. To trochę tak, jak mówi inny mędrzec, Antony de Mello: z chwilą, kiedy dziecko nauczy się słowa ptak, przestaje ptakiem interesować się. Przestaje być zadziwiony jego pięknem. Zaczyna traktować ptaka jako kolejny przedmiot. Co sobie bierzesz, Misiu, z tej historii? Zamyślił się niedźwiedź i powiedział: no tak, z chwilą, kiedy w moim łebku coś już zostanie nazwane, kiedy mówię Chiniol albo Arabus, to znaczy, że już w tym momencie dawno zabrakło mi tolerancji. Ale kiedy myślę sobie, pewnie warto być bardziej tolerancyjnym, to też już mi jej zabrakło. Co więc powinienem zrobić? Zastanowił się Miś. Jak to w coachingu, odpowiedziałem: nie wiem. To najlepszy prezent coachingowy dla nas wszystkich.